Witam Cię serdecznie, przyszła pora na zdobycie wiedzy o naszych seriach kosmoceutycznych stworzonych przez doktora Tunę. Pamiętaj, że wszystkie serie są oparte na naturalnych ekstraktach roślinnych, a więc moc, którą dostajemy na co dzień, płynie prosto z natury. Zaczynamy od serii z olejkiem z nagietka lekarskiego. Jest to seria wyjątkowa i seria, którą na pewno mnóstwo osób powinno się zainteresować. Ale zanim przejdę do informacji o serii, pozwól, że przypomnę Ci najważniejsze złote zasady doktora Tuny, który stworzył wiele formuł kosmetycznych, je opatentował i wszystkie formuły kosmetyczne doktora Tuny są wegańskie, nie zawierają żadnych substancji zwierzęcych, nie są testowane na zwierzętach. Pamiętaj o tym, że również nie posiadają szkodliwych substancji w swoich składach, nie zawierają metali ciężkich czy rakotwórczych formaldehydów, nie zawierają parabenów, nie są absolutnie w żaden sposób obciążone składnikami modyfikowanymi genetycznie, nie zawierają SLS-ów ani glutenu i oczywiście są testowane dermatologicznie. Wszystkie serie w ramach potwierdzenia swojej jakości posiadają liczne międzynarodowe certyfikaty jakości. Więc przejdźmy teraz do serii Kalendula, do serii, która jest naszą jedną z kluczowych serii, ale dla kogo ta seria? Kto powinien tą serią się zainteresować? Przede wszystkim wszystkie osoby, które mają problem ze swoją skórą czy ze swoją cerą. Jeżeli mają takie dysfunkcje jak suchość, swędzenie, zaczerwienienie, skłonność do podrażnień, czy skłonność do napięcia skóry, łuszczyce, egzemy, wszelkiego rodzaju nagniotki skórne, atopowe zapalenie skóry, odleżyny, rozstępy, blizny, czy nawet trudno gojące się rany. Jeżeli miałabym polecić tę serię dla osób do pielęgnacji cery, to zdecydowanie jest to seria dla osób o cerze wrażliwej, skłonnej do podrażnień, suchej i naczynkowej. Nie ma znaczenia, ile masz lat, dlatego że nasze serie są tak przygotowane, że mogą z nich korzystać wszyscy, jeżeli chodzi o konkretne potrzeby, które wymaga nasza skóra czy nasza cera. Jakie efekty po użyciu tej serii? Przede wszystkim bardzo silny i szybki poziom nawilżenia i zregenerowania Twojej cery i skóry. Seria posiada aż 8 produktów, o których za chwilkę Ci opowiem, ale zanim o produktach, to kilka słów na temat samego nagietka lekarskiego. Jest on wyjątkową rośliną, łacińska nazwa to Calendula officinalis i zwany jest właśnie potocznie kalendulą. Od ponad 1000 lat używany był w medycynie naturalnej, ludowej, jest znany z bardzo dużego zastosowania w maściach, naparach czy nalewkach i ma wiele właściwości uzdrawiających i prozdrowotnych. Pochodzi głównie z rejonów Egiptu oraz wszystkich innych rejonów wokół Morza Śródziemnego. Szczególnie znany był i używany setki tysięcy lat temu w marokańskiej medycynie ludowej, bo miał działanie przeciwzapalne, przeciwgorączkowe i właśnie Marykończycy używali nagietka lekarskiego, żeby pozbywać się różnych problemów prozdrowotnych. Od wielu, wielu lat jest doskonałym również surowcem farmaceutycznym, ale wykorzystywany jest głównie jego kwiat. Dlaczego? Dlatego, że robi się susz właśnie z płatków nagietka lekarskiego, który ma bardzo wiele składników takich prozdrowotnych, które działają na nasz organizm nie tylko od zewnątrz, ale również od wewnątrz, o czym za chwilkę Ci powiem. Wymieniłam tutaj wszystkie takie najbardziej prozdrowotnie działające składniki, ale pozwól, że nie będę o wszystkich Ci mówiła, bo nie mamy tutaj wykładu z medycyny czy z chemii, ale zwrócę Twoją uwagę na kilka takich znanych składników, które mają prozdrowotny wpływ na nasz organizm. To przede wszystkim flawonoidy czy związki terpenowe oraz karotenoidy, które występują m.in. w płatkach właśnie nagietka lekarskiego i które mają bardzo zbawienny wpływ w procesach regeneracji, w procesach prozdrowotnych, w procesach przeciwzapalnych czy nawet przeciwgrzybicznych, o czym za chwileczkę Ci powiem. Teraz jak działa
Nagietek lekarski oczywiście działa, tak jak powiedziałam, i wewnętrznie, i zewnętrznie. W naszych produktach możesz używać go zewnętrznie, ale w sklepie zielarskim kupując susz właśnie z kwiatów nagietka lekarskiego możesz również sobie zaparzać na parę herbaty i pić je do wewnątrz organizmu, żeby wesprzeć różne swoje problemy i potrzeby organizmu. To, co jest ważne, to to, że możesz pić właśnie napary, jeżeli masz wszelkiego rodzaju problemy ze swoim żołądkiem, jeżeli masz chorobę wrzodową, jeżeli masz nieżyt żołądka, czy nawet przeszedłeś zapalenie wątroby. To właśnie napar z nagietka będzie dawał Ci takie ukojenie i będzie niwelował wszelkiego rodzaju stany zapalne i nieżyty żołądka, czy właśnie wątroby. Jeżeli masz problemy z ciśnieniem, z nadciśnieniem, to również napar z nagietka będzie Ci regulował, będzie Ci obniżał ciśnienie krwi, ale będzie też działał tonizujący na Twój układ nerwowy, będzie powodował, że będziesz bardziej wyciszona, bardziej wyciszony, bardziej spokojny. Jeżeli jesteś w takim okresie nerwowości, dużego stresu, to właśnie napar z nagietka zdecydowanie będzie wspierał. Jeżeli jesteś kobietą, która ma duże bóle około miesiączkowe, to nagietek, napar z nagietka również działa rozkurczowo, ma działanie spazmolityczne, a więc tutaj jeżeli cierpisz na duże napięcia bólowe Twojego podbrzusza, to zdecydowanie polecam również pić sobie napar z nagietka. Okazuje się również, że jest doskonałym takim wspomagaczem w okresie na przykład po wycięciu, po usunięciu zmian nowotworowych, ale też w profilaktyce nowotworowej, bo ma zbawienny wpływ na niwelowanie wszelkich zmian patogennych w naszym organizmie. No i doskonale wpływa przy zarażeniu wirusem HIV, ponieważ ma zdolności hamowania właśnie tego wirusa, a więc ma też duże wsparcie u osób, które niestety zostały zarażone tego rodzajem wirusa. Nagietek lekarski ma przede wszystkim też działanie bardzo silne przeciwzapalne, przeciwgrzybiczne, a więc przyspiesza gojenie wszelkiego rodzaju ran, które masz czy to w jamie ustnej, czy to na ciele. Jeżeli na przykład masz skłonności do stanów zapalnych swojej jamy ustnej czy gardła, no to też można robić sobie napary z nagietka lekarskiego i po prostu płukać swoją jamę ustną czy gardło. Doskonale sprawdza się również przy wrzodziejących żylakach podudzia, więc jeżeli masz już otwarte żylaki, które powodują trudne gojące się właśnie rany, takie zmiany wrzodowe, jeżeli mogę tak to określić, to nasza maź nagietka, o której za chwilę też kilka słów więcej powiem, będzie doskonałym alternatywą do tego, żeby pomóc sobie w gojeniu właśnie takich trudnych, wrzodziejących ran. To, co też jest, słuchajcie, bardzo ważne, no to nagietek lekarski jest doskonałą alternatywą i takim wspomagaczem dla osób, które są po operacjach i mają blizny i mają skłonności na przykład do powstawania bliznowców, dlatego że nagietek będzie bardzo szybko ukajał, przyspieszał gojenie, będzie powodował, że nie będą się tworzyły bliznowce. Nawet jeżeli już się stworzył bliznowiec, no to wsmarowywanie czy naszego czystego olejku z nagietka lekarskiego, czy maści nagietkowej będzie powodowało, że ten bliznowiec będzie zdecydowanie znikał i ta blizna nie będzie aż tak bardzo twarda. Tak samo przy roztępach. Oczywiście on roztępów nie zlikwiduje, ale będzie powodował, że te roztępy będą bardziej elastyczne, mniej widoczne i w związku z tym ta nasza skóra nie będzie aż tak bardzo się wyświecała i będzie się też opalała i roztępy nie będą w związku z tym bardzo, bardzo widoczne. Działa też przeciwzmarszczkowo, a więc opóźnia procesy starzenia. Wszystkie osoby, które chcą zatrzymać ten proces starzenia albo go opóźnić, to powinny też zainteresować się na przykład naszym czystym olejkiem z nagietka, wsmarowywać sobie 2-3 razy w tygodniu, dlatego że olejek z nagietka ma bardzo duże działanie przeciwwolnym rodnikom. Może też być stosowany przy grzybicy pochwy, a więc tutaj możemy sobie
robić takie okłady z czystego olejku właśnie z nagietka lekarskiego, albo robić też napary, prawda, z kupionego suszu w sklepie zielarskim i robić tak zwane nasiadówki. Oczywiście idealnie nadaje się do pielęgnacji naszych dzieci, niemowląt, wszelkiego rodzaju jakieś podrażnienia, typowe zapalenia skóry, odpieluszkowe zapalenia płci. To wszystko również nagietek lekarski będzie niwelował i będzie regenerował. Tak jak wcześniej powiedziałam, w naszej serii z nagietkiem lekarskim znajduje się aż 8 produktów i teraz o nich kilka słów opowiem. Przede wszystkim chciałabym zwrócić Waszą uwagę na to, że dr Tuna, jak tworzy swoje formuły kosmetyczne, to zamyka w nich jak największą ilość takich bardzo biozgodnych, wspólnie uzupełniających się substancji, które doskonale później niwelują nasze problemy albo rozwiązują nasze jakieś potrzeby. I w naszej serii do pielęgnacji cery oraz ciała znajduje się kilka produktów. I pierwszym produktem takim, którym powinny zainteresować się osoby, potwierdzam, z cerą wrażliwą, suchą, naczynkową, jest to żel do mycia twarzy, w którym znajdziesz aż 4 aktywne składniki, jak olej sojowy, właśnie ekstrakt z langietka lekarskiego, ekstrakt z pestek winogron oraz dużą zawartość witaminy E. Kolejnym krokiem w takiej codziennej rutynie pielęgnacyjnej swojej cery jest oczywiście tonik. Nasz tonik z langietkiem lekarskim nie zawiera czystego alkoholu, a więc jest on bezpieczny właśnie dla takich cer wrażliwych, skłonnych do podrażnień, wysuszonych. I tutaj w swoim składzie masz aż 5 aktywnych składników. Masz olej sojowy, ekstrakt właśnie z nagietka lekarskiego, duża zawartość witaminy E, sodium PCA, substancja bardzo silnie nawilżająca, oraz woda rumiankowa, która będzie również łagodziła wszelkiego rodzaju podrażnienia, które występują na cerze i będzie dawała taki bardzo duży poziom ukojenia. Krem do twarzy z nagietkiem lekarskim, on nie zawiera filtra, więc tutaj rekomenduję jeszcze używać jakiegoś dodatkowego produktu filtra, czy to w sprayu, czy to w formie, najlepsze są w sprayu, które możemy kupować w różnego rodzaju drogeriach. W związku z tym nasz krem, który nie posiada filtra, może być używany i na dzień, i na noc. I tak też rekomenduję wszystkim osobom z cerą dedykowaną właśnie serii z nagietkiem lekarskim. Tutaj bardzo bogaty skład. Mamy olej sojowy, ekstrakt z nagietka lekarskiego, witamina E, wosk pszczeli, ekstrakt z jeżówki oraz ekstrakt z prawoślazu dzikiego, a więc zobacz, jak bardzo dużo substancji takich naturalnych, proaktywnych będzie działało kojąco na Twoją cerę. No i jeden z naszych kluczowych produktów, czyli maść nagietkowa, maść lecznicza, która w swoim składzie ma również aż 6 składników aktywnych. Mamy olej z kameli olejodajnej, olejek z nasion marchwi, olej sojowy, ekstrakt z nagietka lekarskiego, bardzo duża zawartość witaminy E oraz miąższ, olejek z miąższu awokado, który również działa bardzo kojąco, bardzo nawilżająco, regenerująco, przyspieszająco gojenie. Więc pod tym kątem ta nasza maść nagietkowa, zaraz też opowiem Ci, na co może być stosowana i gdzie znajdzie swoje doskonałe rozwiązania osoba a propos maści nagietkowej. Czysty olejek z nagietka, który jest wzbogacony nie tylko ekstraktem z olejku z nagietka lekarskiego, ale też olejkiem sojowym czy witaminą E oraz olejem z miąższu awokado. Tutaj możesz go stosować bezpośrednio czy na skórę włosów, jeżeli masz łuszczycę na przykład we włosach, tak? Czy na twarz, czy na trudno gojące się rany, czy właśnie na roztępy. To wszystko nasz czysty olejek z nagietka lekarskiego. Możesz dodać też 1-2 krople do swojego kremu, który używasz i tym samym wzbogacisz swój krem o 4 aktywne składniki, które będą miały działanie bardzo silnie nawilżające. No i maska w płacie, która również zawiera 5 aktywnych składników, takie natychmiastowe ukojenie, regeneracja, nawilżenie. Możesz sobie używać tej maski raz w tygodniu albo przed jakimś specjalnym eventem, wyjściem, kiedy chcesz, żeby Twoja cera promieniała i bardzo silnie i szybko się zregenerowała. Tu i masz olejek sojowy, ekstrakt z nagietka lekarskiego, ekstrakt z pestek winogron, witaminę E oraz olejek z miąższu awokado, więc zobacz, jak bardzo dużo tych aktywnych substancji. Pamiętaj o tym, że wszystkie nasze maski w płacie
póki co mamy 4. Pierwsza właśnie jest ta z kalenduli. Mają bardzo dużo w tym opakowaniu tej substancji aktywnej, więc możesz albo tą maskę jeszcze raz złożyć, włożyć do pojemniczka z tym płynem i w lodówce przetrzymać 2-3 dni i później sobie ponownie zrobić, albo ten płyn, jak zdejmiesz tą maskę, jeszcze na rękę sobie wylać i wklepać w twarz, szyję, dekolt. Wtedy jeszcze będziesz miała mocniejszy efekt tych składników aktywnych. I teraz opowiem Tobie o właśnie naszej maści nagietkowej oraz o naszym czystym olejku z nagietka. Dla kogo i jak można w ogóle używać i kto powinien się zainteresować, z jakimi problemami czy potrzebami. Przede wszystkim musisz pamiętać, że te produkty dadzą Ci natychmiastową ulgę w takiej cerze poszarzałej, napiętej, suchej, łuszczącej się skóry. Jeżeli cokolwiek dzieje Ci się na Twoim ciele, to naprawdę, czy to olejek, czy maść nagietkowa, możesz spokojnie używać, smarowywać i dostaniesz natychmiastowe ukojenie. Łagodzi wszelkiego rodzaju pęknięcia, napięcia, swędzenia skóry, daje bardzo silne nawilżenie, głębokie nawilżenie, bo przenika do skóry właściwej oraz bardzo natychmiastową, silną regenerację. Łagodzi podrażnienia. To, co też jest bardzo ważne, to dodaje takiego młodzieńczego blasku naszej skórze. Jest to oczywiście 100% certyfikowany, czysty olejek z nagietka, który ma skoncentrowane związki bioaktywne. I to jest to, co ja zawsze powtarzam, że dr Tuna tak stworzył swoje formuły, że wszystko, co łączy, to jest biozgodne, bioaktywne, a więc możesz być spokojny, że nasze produkty po prostu są skuteczne i działają. Dla kobiet w ciąży będzie zapobiegał powstawaniu rozstępów. Tak samo u młodzieży, która szybko rośnie, która ma przyrost, nie wiem, kilku centymetrów w ciągu miesiąca, dwóch wzrostu i wtedy lubią pojawiać się rozstępy, a więc warto smarować albo olejkiem z nagietka, albo maścią nagietkową. U kobiet w ciąży, czy to brzuch, czy to piersi, czy pośladki, a więc takie części ciała, które podczas ciąży rosną, czy tego chcemy, czy nie chcemy, to tak to po prostu się dzieje. A więc wtedy nasza skóra będzie bardziej nawilżona i w związku z tym nie będzie pękała. Pamiętajcie, że rozstępy to po prostu pęknięta skóra, która nie nadąża przy przyroście, czy to w ciąży, czy to właśnie wzroście u młodzieży. Przyspiesza gojenie ran i niweluje blizny, to co powiedziałam, działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie. Już wspominałam, że polecamy u osób po zabiegach operacyjnych przy bliznach, żeby po prostu nie robiły się bliznowce, ale też żeby blizny były szybciej regenerowane, szybciej, żeby ta skóra się goiła i żeby blizny były jak najmniej widoczne. Ukojenie dla AZS-ów. Tutaj muszę Wam powiedzieć, że moja córka, właśnie młodsza, atopowe zapalenie skóry, po dosłownie 7 tygodniach codziennego smarowania maścią nagietkową na noc nie ma ani śladu po AZS-ie. Zdecydowanie przy łuszczycach, tak? Jeżeli mamy łuszczycę we włosach, to wiadomo, że lepszą formą będzie olejek niż maść nagietkowa. Tak samo u maluszków przy ciemieniuszce warto posmarować, czy to maścią nagietkową, bo jeszcze u malucha włosy nie są długie, więc można maść nagietkową później wyczesać to szczotką i naprawdę ciemieniucha doskonale schodzi. Wszelkiego rodzaju egzemy, pękające pięty, pękające opuszki palców, ale daje też ukojenie przy cerze naczynkowej i cerze z trądzikiem różowatym. Ja właśnie tą serię polecam dla osób z trądzikiem różowatym. Wspominałam już, że odleżyny u starszych osób czy odpieluszkowe zapalenie płci u niemowlaków, to te dwa produkty doskonale się sprawdzają. Cała seria do pielęgnacji cery, więc tutaj o tym też już mówiłam, że cały taki rytuał pielęgnacyjny poranny i wieczorny warto u osób, które mają cerę wrażliwą, skłonną do podrażnień, atopową, właśnie naczynkową czy z trądzikiem różowatym, to seria z nagietkiem lekarskim doskonale się sprawdzi. Ona przede wszystkim będzie chroniła barierę skóry, będzie zapobiegała utracie nawilżenia i będzie dawała bardzo szybkie ukojenie. Więc to, co jest bardzo ważne, trzeba pamiętać, że skóra dostaje takiej regeneracji, dostaje bardzo wysokiego poziomu nawilżenia, staje się bardziej gładka, bardziej satynowa. Pamiętajcie, że
Nagietek lekarski to jest bomba flawonoidów, o czym też już mówiłam, a więc stymuluje również produkcję kolagenu, nadaje regenerację naszym skórze, naprawia wszelkiego rodzaju jakieś mikropodrażnienia, mikrouszkodzenia i łagodzi stan zapalny skóry, a trądzik różowaty to właśnie stan zapalny między innymi skóry. Więc jeżeli macie wszelkiego rodzaju właśnie takie problemy ze skórą, to po 4-6 tygodniach używania tej serii są absolutnie widoczne efekty. To, co jeszcze chcę Wam pokazać, to właśnie efekty naszych produktów. To akurat jeszcze stare szaty graficzne, bo zmieniliśmy szaty graficzne naszych produktów. A więc zobaczcie, w jaki sposób maść nagietkowa goi wszelkiego rodzaju zmiany skórne, czy to atopowe zapalenie skóry, czy to egzemy, czy to łuszczyce. Wygaja doskonale też tatuaże, maść nagietkowa. Słuchajcie, jeżeli robicie na tatuaż, to później trzeba to nawilżać i maść nagietkowa doskonale się sprawdza. Niweluje właśnie rozstępy, jak tutaj widzicie, wszelkiego rodzaju trudno gojące się rany, podrażnienia. To wszystko jest w maści nagietkowej ukryte. Tutaj akurat egzema na dłoni. Po 7 dniach stosowania, słuchajcie, naszej maści nagietkowej wszystko się zagoiło, zregenerowało, nawet nie ma śladu. Także serdecznie zapraszam do korzystania z wyjątkowej serii, z wyjątkowych produktów wegańskich, które stworzył nasz lekarz, dr Tuna.